Bóg zapłaci miłe i serdeczne, ciepłe słowa pozdrowienia i powitania wszystkich tutaj zgromadzonych i tych grup pielgrzymkowych, które wciąż przybywają. W tej chwili mamy blisko 1500 pielgrzymów z 11 krajów Europy, naszych rodaków ze wschodu, z zachodu i z Europy Środkowej. Żeby ta nasza część oficjalna była dopełniona, to pragnę przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej, która będzie transmitowana również przez Radio Jasna Góra, przeczytać przesłania, które na dzisiejszą noc odczuwania przesłali nam, przekazali bardzo ważne osoby odpowiedzialne za Kościół w Polsce i nie tylko. Najpierw z całego serca pragnę przekazać pozdrowienia od prymasa Polski księdza Józefa Kowalczyka, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. W swoim przesłaniu kieruje do nas następujące słowa. Tegoroczne pasmo modlitewnej nocy czuwania, zaciągnięte z listu kardynała Augusta Blonda do rodaków na obczyźnie, mocno stój przymierze ojców, jest dla nas wszystkich testamentem i aktualnym wyzwaniem, jaki kierunek mamy obierać w sferze życia duchowego. Sam prymas Blond podczas swojego przymusowego pobytu poza granicami Polski w czasie II wojny światowej dał świadectwo swoją postawą, że stanie przymierze naszych ojców przez człowieka doświadczonego różnymi trudami i nieszczęściami, jakich sam doznał, może jeszcze bardziej wiązać go z Bogiem. Jako prymas Polski nigdy nie zapominał o swoich rodakach. Wygłaszał liczne przemówienia, odezwy, listy, rozwinął działalność na rzecz okupowanego kraju, opiekował się uchodźcami, żołnierzami w obozach jemieckich, prowadził działalność duszpasterską i charytatywną. Wszystkich pielgrzymów gromadzonych na Jasnej Górze, noc czuwania oraz rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny, a także duszpasterzy polonijnych powierzam opiece jasnogórskiej królowej Polski i wstawiennictwu świętego Wojciecha. Zapewniam o pamięci w modlitwie i serca błogosławię prymas Polski. Kolejne przesłanie od kardynała Stanisława Dziwisza. Pozdrawiam pielgrzymów przybyłych z Niemiec, Holandii, Anglii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Belgii, Ukrainy, Białorusi. Przybyliście, aby wyrazić Bogu wdzięczność za dar wiary i prosić o łaskę, abyście na nowo mogli odkrywać radość wierzenia i odnajdywać zapał do przekazywania wiary następnym pokoleniom. Niech Matka Boża Jasnogórska czuwa nad naszymi rodakami przebywającymi na obczyźnie. Umacnia ich wierze, aby byli radosnymi świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i otacza opieką ich rodziny, aby zachowywały więź z Kościołem oraz ojczyzną i wiarą swoich ojców. Życzę uczestnikom czuwania wielu łask Bożych za przyczyną Pani Jasnogórskiej i błogosławionego Jana Pawła II. W modlitewnej łączności przesyłam serdeczne błogosławieństwo. Skierował do nas również słowo przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup metropolita przemyski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Posłuchajmy tych niezmiernie ważnych słów. To coroczne spotkanie wszystkich rodaków w domu naszej Matki już na stałe wpisało się w działalność Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i jest jednym ze sposobów oddziaływania duszpasterskiego zmierzającego do pogłębienia wiary i do wierności naszym narodowym tradycjom. Pozdrawiam wszystkich uczestników tego modlitewnego spotkania oraz życzę, by owocowało ono mocnym trwaniem przy wierze Ojców. Maria, Królowa Polski, niechaj wyprasza wszystkim potrzebne łaski, potrzebne do duchowego wzrostu i do dochowania wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi. Całym sercem wszystkim błogosławię. My również serdecznie
pozdrawiamy księdza arcybiskupa, który się z nami łączy. Kolejne przesłanie. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Wojciech Polak. Rok temu był na tej modlitwie razem z nami. Towarzyszę sercem i błogosławię wszystkich uczestników modlitewnej noty czuwania. Niech Czarna Madonna, do której zdążają z daleka i z głęboką wiarą powierzają swoje intencje, otoczy płaszczem opieki środowiska polonijne, indywidualne osoby oraz całe rodziny. Moc Ducha Świętego niech towarzyszy w niełatwej codzienności, jaka jest udziałem osób oddalonych od kraju, a pragnących zachować wiarę przodków, zdrowe tradycje narodowe i prawość sumienia. I wspólny duchowy zryw, do którego zachęca nas Kościół wkraczający w rok wiary, dokona się w sercach uczestników modlitwy i trwa, promieniując świadectwem ewangelicznego życia i owocami miłości bliźniego. Wszystkich współpracowników i kapłanów Towarzystwa Chrystusowego serdecznie pozdrawiam. Noty czuwania biorą również udział wiele innych ważnych osób. Chciałbym tylko przytoczyć i serdecznie pozdrowić szanownego pana posła Jana Dziedziczaka Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Moi drodzy, ta noc czuwania, ona się już rozpoczęła w auli o godzinie 18 występem zespołu Gaudeamus Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Ja tylko pozwolę sobie kilka grup kierunkowych na początek przywołać. Wszystkie grupy ze swoimi pilotami, przewodnikami będą dwukrotnie odwyczytane, czytane tutaj przed obrazem pani Jasnogórskiej. Dlatego z serca witam, pozdrawiam z parafii Wieraniony, parafii świętego Mikołaja, księdza Seriusza, Angura, księdza Jerzego Martinowicza, stuosobowa grupa z Białorusi. To jest wielki sukces. Dziękuję, żeście z trudem przybyli i jesteście. Niemcy, Buchetta, parafia świętej Trójcy, ksiądz Ryszard Piela i 50-osobowa grupa Polonii. Niemcy, Düsseldorf, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, ksiądz Marian Gerus, kolejna 50-osobowa grupa. Niemcy, Essen, parafia świętego Klemensa, ksiądz Jan Rubanek, siostra Anna, 41 osób pielgrzymów. Anglia, ksiądz prowincjał Wojciech Świątkowski. Dziękuję serdecznie za udział i modlitwę. Węgry, Budapeszt, polska parafia personalna, wspólnota polsko-węgierska, ksiądz Karol Kozłowski, 36 osób towarzyszy. Dobrzany, parafia świętego Michała Anioła, ksiądz Grzegorz Korzeniewski, 36 osób. Szczecin Zdroje, parafia świętego Ducha, ksiądz Michał Darczy, 10 osób. Szczecin, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ksiądz Krzysztof Wąchała, ksiądz Marcin Sen, 40-osobowa grupa pielgrzymów. Kraków, parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla, siostra Anna Paluch, 10-osobowa grupa. Szczecin Podjuchy, parafia Piotra i Pawła, ksiądz Piotr Skibar, ksiądz Arsenio Fiały, 51 osób. Płoty, parafia Przemienia Pańskiego, ksiądz Jerzy Sendere. To tak tylko z ciekawości i serca pozdrawiam. Te grupy już odczytane. Wszystkie inne będą do północy tutaj przywołane i serdecznie proszę o modlitwę urzędzą. Naszych nowicjuszy z Murkowa Towarzystwa Chrystusowego.